śpiewam od 7 roku życia, czyli od 15 lat. Monę wynalazłam przez internet, później zagrałyśmy koncerty razem na Brook Festival w Gdyni i stwierdziłyśmy, że razem zrobimy płytę. Płyta będzie składać się z 14 utworów, 4 producentów z różnych miast. Nie wiem, no, będzie to płyta w klimatach R&B, będzie też kilku gości rapujących, oczywiście 3. Gości będzie to Mona z Gdyni, Tele z Poznania i Peja. To znaczy ja myślę, że tu nie ma podziałów żadnych. Kobieta, mężczyzna, myślę, że dla każdego artysty jest najważniejsze to, żeby jakoś spełnić przede wszystkim na scenie. Myślę, że granie jak największej liczby koncertów jest najważniejszy, kontakt z publiką. No i oczywiście rozwój, nieustanny rozwój. Bo tej muzyki słucham od wielu, wielu lat i jakoś tak po prostu zawsze uważałam, że mój głos najbardziej się nadaje do tego typu muzyki. I tak wyszło, po prostu zawsze tego słuchałam i po prostu poszło. Tak, piszę sama teksty. To znaczy jeden tekst napisała z płyty moja siostra, ale tak to wszystkie sama piszę. No i niosą one wartości przede wszystkim, myślę, że pozytywne. Oczywiście to zależy od utworu. Niektóre utwory są bardziej melancholijne, ale generalnie dla mnie najważniejsza w życiu jest wolność i niezależność, także w tworzeniu. Dlatego myślę, że te teksty też do tego nawołują najbardziej, do tych wartości. Czasami ciężko, z tego względu, że często mnie nie ma w domu, często gdzieś tam biegam i nie mam czasu tak naprawdę, zatracam czasami kontakt z ludźmi, ale myślę, że staram się nadrabiać jakoś. Oczywiście, że nie, no jest to moja największa pasja, ale myślę, że no jakoś staram się znajdować czas na te inne rzeczy. Na miłość, na przyjaciół, na nie wiem, na studia, no takie najważniejsze rzeczy w życiu, myślę. No na pewno momenty z Moną, jak nagrywałyśmy płytę, było najbardziej zabawnie, najbardziej wesoło i przede wszystkim nie byłam sama w tym wszystkim, także... Chociaż też były trudne momenty oczywiście, bo trzeba było iść jednak na jakiś kompromis. Życzę sobie najbardziej tego, żeby móc się utrzymać z muzyki. Ja myślę, że nie tylko polskie, na całym świecie mamy do czynienia z takim zjawiskiem po prostu. To znaczy najważniejsze jest to, myślę, żeby sobie wyrobić najpierw jakiś warsztat, zanim w ogóle się wejdzie do studia i się nagra tą płytę i się ją wypuści na rynek. Także no, ja sama zaczynałam też od 3 lat praktycznie, mam do czynienia z tą płytą, poczynając od demo, przez jakieś gościnne występy i tak dalej, do własnej płyty, także myślę, że to jest kwestia doświadczenia. No, zapraszam wszystkich moich słuchaczy do oczywiście do słuchania mnie cały czas i kupowania mojej płyty, która ukaże się wiosną. Pozdrawiam.